Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić wielkanocną pisankę. Będziecie potrzebować do tego jajko z styropianu, jakiejkolwiek wielkości. Dwa kolory krepiny, jedną taką jaśniejszą na tło, a drugą taką ciemniejszą, bo to będzie taki koszyk z tej drugiej. Ja sobie wziąłam taką brązowo-szarą, dobra? A na tło mam taką jasno-żółtą. Kolorowe kartki papieru, klej, nożyczki, jakąś tam wstążkę i ja mam piórka. Możecie też mieć piórka, ale to niekoniecznie. Na początku obkleimy sobie jajko krepiną, tą jaśniejszą. Można ją sobie tak fajnie właśnie rozciągnąć. Ja już Wam kiedyś to pokazywałam, jak się rozciąga fajnie krepinę w ten sposób. Zrobimy sobie tło tego. I teraz tak, jajko na górze sobie troszkę obklejamy klejem. Tego kleju też niedużo. Ale też, żeby się trzymało. Więc trzeba całe jajko obkleić klejem. To znaczy nie całe jajko, bo tutaj ten dół nie, bo to będzie coś innego. I obklejamy go w ten sposób, żeby po prostu zakryć, żeby był fajne tło, żeby nie było widać styropianu. Krepinowe jajka, tylko żeby było tło. W ten sposób ucinamy sobie. Mam brudny palec. Możecie używać do kleju oczywiście pędzla. Dobra, wytrę go tutaj. Zrobiono mi takie coś. Ucinamy to, ten kawałeczek. Dobrze. Tak to wygląda na razie. I teraz robimy z ciemnej bibuły paski, krepiny, przepraszam, paski. Te paski możemy sobie rozciągnąć tak samo, w ten sposób. I zwijamy sobie paseczki, skręcamy, robimy taki... I słuchajcie, nie musicie tego zwijać tak mocno, tylko możecie po prostu delikatnie zwinąć, żeby był taki troszeczkę odstający, w ten sposób, tak będzie to wyglądało. Już zwinęłam. I przyklejamy od dołu teraz ten paseczek. Zrobimy sobie taki koszyk z tego. Czyli tak, dajemy kleju. Dość sporo tego kleju tym razem, żeby nam się to trzymało, bo to jest grubsze troszkę. W ten sposób. I obklejamy, obkręcamy to. Tylko pamiętajcie, żeby Wam się to nie zjeżdżało. Możecie sobie na przykład wbić tutaj igłę. Razem z tym. I po prostu ona Wam będzie trzymać, a Wy sobie delikatnie będziecie obkręcać i pamiętajcie, nie możecie ściskać, bo będzie Wam po prostu to zjeżdżać. Pomalutku możecie sobie to przytrzymywać paluszkiem i obkręcać dookoła. Tak to wygląda w ten sposób. To wymaga cierpliwości, ale jak już obkręcicie, będzie fajnie wyglądać. Teraz zrobimy sobie takie ucho, bo to będzie, nasze jajko będzie w takim koszyczku. Więc ucho zrobimy na takim samej zasadzie, na takiej samej zasadzie, jak cały ten koszyk, czyli po prostu bierzecie sobie, obkręcacie kawałek krepiny, taki, żeby Wam po prostu wystarczyło na całą długość tego jajka. No, kawałeczek. W ten sposób. I przyklejamy to w ten sposób, tak samo jak to wszystko, więc możecie sobie nawet tutaj, możecie obkleić pasek. Ja obkleję sobie to jajko od razu. Żeby to fajnie szybko zrobić. Dobra. I przyklejamy. I to jest takie wielkie jajo w małym koszyczku. Dobrze. Okej. Okay. Mamy jajko, mamy koszyk. Jest super. Teraz możemy wykorzystać piórka. Piórka nakleimy sobie tutaj na dole. Przynajmniej ja sobie tak nakleję na dole. Wy możecie sobie na przykład tutaj na górze nakleić, albo gdzieś tu w środku. Tylko pamiętajcie, żeby tych ozdób nie było za dużo na tym jajku, żeby to jajko było widać, bo jak dacie dużo ozdób, to nie będzie wiadomo, co to jest, prawda? Czyli też trzeba z umiarem. Czasami mniej to wygląda lepiej niż jak macie dużo rzeczy. Minimalizm też jest bardzo fajny, prawda? Super. O, fajnie to będzie wyglądać. Mhm. Mi się już lepią ręce i wszystko mi się przykleja do rąk, ale dobrze.
Ja wybrałam sobie takie czerwone kolory, ale wy możecie na przykład inne, jak chcecie, jak macie inne kokardki. I mam czerwoną kokardkę. Tą kokardkę zrobię sobie tu na górze. W takim samym. Możecie tak samo związać sobie. Jak nie potraficie kokardki wiązać, no to możecie inaczej. Ja wam pokażę, jak łatwo zrobić kokardkę z takiej kokardki. Dobra, musicie zrobić tak. Trzymacie sobie w ten sposób. Może tak pokażę. I musicie tylko po prostu sobie tutaj przytrzymać. I ten tył dać do tyłu. Bardzo łatwo. Bierzecie kokardkę tak i do tyłu. I już jest. I tu po prostu można czymś sobie po prostu związać. Ja sobie może zwiążę też tą samą kokardką. Na guza. Zwiążemy. Albo nawet nie na guza, tylko na raz. Po prostu tutaj. Albo tak jak wiążecie sznurowadła, prawda? Sznurówki u butów. To tak samo możecie. Są dwa. Jest dużo sposobów na wiązanie kokardy. Okej. Okay. Która to muszę odciąć? Teraz nie wiem. Chyba to. Dobra. Albo nie to. To obecnie. To mi nie pasuje. Dobra. I kokardka jest zrobiona. Tak, ja ją przykleję klejem. Mam nadzieję, że się będzie trzymać. Przykleimy ją. Super będzie. Chwila i ona po prostu teraz może spadać, ale jak wyschnie, to tak jak w każdej pracy będzie się trzymać. Trzeba cierpliwości. Dobrze, mam gotowe jajko. O nie, przykleiło mi się. Mam gotowe jajko i teraz tak, jak chcecie, możecie sobie zrobić z tych kolorowych kartek, które macie, takie małe kwiatuszki, albo no, nie wiem, serduszka, albo małe pisanki do środka. Możecie sobie je fajnie tam ozdobić. Ja sobie zrobię kwiatki i po prostu bierzecie sobie kolorową kartkę i rysujecie sobie ołówkiem. Pamiętajcie, żeby nie mocno naciskać, delikatnie rysujemy, wycinamy. Możecie też wycinać od ręki. Ja zrobiłam takiego kwiatka, ale nawet możecie sobie zrobić, ja wam pokażę, takie jakby chmurki, czyli takie krzywe koła, takie właśnie takie chmurki. I one też wyglądają jak kwiatki, prawda? Jak sobie je zegniecie troszeczkę w ten sposób. Po prostu pozginacie go, nawet możecie tego trochę zmiąć. I na przykład w środku dać małą kuleczkę, to już będzie wyglądał jak kwiatek. To też możecie zrobić na takiej zasadzie. Możecie zrobić z innych kolorów, możecie zrobić kolorowe. Ja przykleję tego swojego kwiatka, pokażę wam, jak to wygląda. Bo trochę tak pozginałam, żeby po prostu fajnie się trzymał, żeby nie był taki przyklejony, tylko taki odstający. I w ten sposób zrobię sobie kwiatki wszystkie. Ale to później, myślę, że po filmiku. Wiecie, o co chodzi. Tutaj pole macie do popisu wielkie. Możecie zrobić, tak jak mówiłam, kwiatki, serduszka, cokolwiek w tym. Możecie zrobić taką, też jest bardzo ładna. To już zależy od waszej inicjatywy. Dziękuję za uwagę i życzę wam powodzenia w tworzeniu i oczywiście miłego dnia. Do zobaczenia.